Witajcie, tu znowu ja, Gwiezdny Klucz, Starcage, jak tam nie zwiecie. Właśnie skończyłem nagrać poprzedni odcinek, jak mówiłem, szykuję się do wyjazdu, robię kolejny. Siadam do posążka, w sumie przed chwilą to robiłem, więc nie wiem czemu znowu. Otwieramy. I nie ma przebacz, leziemy. Leżę zobaczyć zakończenie. Wiem, że nie będę mógł zrobić wszystkich trzech, gdzieś bym chciał. Ale cóż, mam dosyć po prostu, ja chcę ukończyć grę. Miejsce, w którym się wszystko zaczęło, jest też miejscem, w którym się wszystko kończy. I zobaczymy w ogóle co i jak będzie. Oj, coś jest z nim tak z kurą. Zakrwawiony. Niedobrze. Shinobi of the Divine Air, we meet again. Behold, the second mortal blade. Genichiro. If you think you can change Ashina's fate with such a thing, you are mistaken. Wolf. No one has the right to the dragon's heritage. It is no one's to bear. I wish there was another way. It's all right. Normalnie. Powtórka początku, że tak nazwę jest. Yeah. Czyli ten okropny końcowy boss to jest po prostu to samo co na początku. No cóż, zobaczymy. Ale mniejsza o to. Może się uda. Haha, czyli on teraz też sam Mortal Blade'a używa. Osłabłeś trochę Genichiro. Serio, to ma być to... Wielkie wyzwanie. No tak, to był to. Ten. Ej, co jest? A więc, okej. Wiecie co, tak mi teraz zastanawia jedna rzecz. Tak na logikę. Ale dobra. No nie udało mi się. Nie spodziewałem się tego, ale powiem po prostu, ja wierzę, że sobie poradzę. Ale kontynuując. Na logikę, jeśli on mnie przybył drugim ostrzem śmiertelności, czy nie powinienem pozostać martwy na zawsze? No chyba, że moc łącząca mnie ze smoczym dziedzictwem u podstawy, że tak to nazwę, po prostu mnie przed tym chroni. Ale dobra, scenka, ponownie. Muszę być teraz ostrożniejszy. Aha. A no tak, zapomniałem, że tak się szykuje, to nie jest wtedy. Dobra, zobaczymy co teraz. Czyli największy złoczyńca Sekiro to jednak Genichiro jest. Tak, Sekiro, Genichiro, bardzo podobne. Bardzo podobnie się nazywają ogólnie. A no tak, czyli też potrafi ładować ten atak. Dobra, pastylka nawet nie wystarczy. Teraz potrzeba już tykwy. Hmm.
ciekawe, czemu mi wykonuje skoki w bok, jak ja po prostu centralnie... No właśnie, centralnie w niego. Nie tym! Sekiro, nie ten miecz! Wyciągaj ostrze śmiertelności! Wow, czyżby to już było wszystko? Spodziewam się więcej. Serio? Okej. Nie, ale... Powiem szczerze, no, powinien już przebić tym ostrzem tamtym i byłby spokój. Wiecie co, nie, ja nie wierzę, że to jest koniec. Patrzę na to, co on zrobił, to wydaje mi się, że coś tu się właśnie stanie, takiego, co tylko utrudni sytuację. Okej. Pitiful grandchild. Ishin. This was your last wish. Aha. To see Ashina return from the great beyond. Jezuszku, nie. Nie. Czyli starcie z Ishinem? Teraz tu muszę być naprawdę chyba ostrożny. Znając właśnie techniki walki Ishina. Jej, on jest jeszcze większym wyzwaniem niż jego podstawowa wersja. Dobra. Wow, nowe techniki. Dobra, nie będzie to łatwe, ale ja zwyciężę. Dobra. Nie wiem jak, ale ja muszę po prostu wygrać. Nie wiem, czy tutaj na ofensywne... Wow. Nie wiem, co to było, ale już widzę, że starcie będzie naprawdę... Dobra, starcie będzie naprawdę... Czyli to... Tak. Chyba zaczynam rozumieć, o czym ludzie tak gadali. Ja... Nie jestem gotów na to. Czuję, że wyzwanie jest sprawiedliwe w przeciwieństwie do tego wszystkiego, co tam... Aha, czyli to jest traktowane jako... To, od dołu. Dobra. Chyba, że... Wiesz co, muszę sprawdzić jedną rzecz. Wątpię, że to było takie proste, ale... Nie, ja nawet nie mogę tego wyciągnąć, a co dopiero użyć. Nie jest to nawet jakoś szczególnie mocny, to tym bardziej. Nie mam już w ogóle leczenia. Nie. To nie jest ciężka walka. To jest wyzwanie po prostu. Uczciwe wyzwanie. Wiecie co? Wow. Nie sądziłem, że tak szybko tutaj dotrę. Ale Ishin powstał z martwych. Jezus, nie. Super, super, dobra. Mnie to już nie interesuje, ja już po prostu muszę tylko zwyciężyć. Co prawda nie mam maksymalnej tykwy, maksymalnej postury, niczego. Ale no niech będzie. Oczywiście jeszcze raz trzeba będzie pokonać Genichiro. Dobra.
takim razie musisz po prostu, jeśli chodzi o Gen Shiro, to się przygotować na... Dobra, wiecie co? Genichiro nie jest trudny, tylko muszę po prostu sobie przypominać, jak się z nim walczyło kiedyś. To mogę powiedzieć szczerze. Czujesz, że Genichiro jest po prostu łatwym oponentem. Jak się po prostu pamięta, jak się walczyło z nim. W idealnych momentach się po prostu uskakuje przed jego ciosami, które podkreślam, powinno się już znać, to nie jest ciężki. Yushin to już co innego. Dobra, widzieliśmy. Czyli Sekiro to jest już oficjalnie, można powiedzieć, określeniem na bohatera. Nie tylko tytuł gry sam w sobie pusty. Tekstów na wskrzeszenie. Jeśli się orientuję, to miał jakieś teksty, jak się walczyło z nim w przygotowaniu do Szury. Czy wiecie, no w sumie już kończenie Szury. Bo w sumie on jest ostatnim oponentem właśnie w zakończeniu Szura. Czyli tym najbardziej negatywnym ze wszystkich. Chociaż, czy najbardziej negatywnym? No tak się zapowiada. Chociaż ostatecznie chyba giną w sumie ci sami ludzie. Nawet więcej istnień ginie, jeśli wybierzemy to zakończenie, ale... Z perspektywy świata i w ogóle wszystkiego to chyba jest... To musi być pod jakimś, chociaż jednym względem lepsze. No cóż... Wiecie co, nie. To jest super i w ogóle, ale... Czuję, że jeśli na to ja nie mogę... Polegać na tym... Żeby go ranić. W walce z Ishinem polegać na tym, żeby go blokować. Co w sumie zaraz zrobimy po krótkim cięciu, bo słyszę, że mnie wołają ludzie, więc tylko załatwię się tym, czym domownicy chcą, żebym się załatwił i rozumiecie, no już się plącze język, po prostu ekscytacja over 9000. No i w ogóle powróciłem i mam dla was ciekawą informację. Przygotowałem się trochę lepiej, myślałem, co jest. Nie wiem. Dobra, nieważne. Biorę tylko to, jeśli mam odpowiedni atak tutaj. Nie, no chyba nie mam. Niedobrze. Powiem wam szczerze, no dostałem linka jakiś czas temu, stwierdziłem, że go sobie w sumie przejrzę. Otóż poradnik, jak na jełopa przejść ostatecznego bossa w Sekiro. Nie jestem z tego zadowolony jakoś szczególnie, ale biorę to. Chcę wam pokazać po prostu, jak pewien gościu to zrobił. Może ktoś z was to już zna, pewnie wszyscy. Powiem tyle. Starcie z Genichiro będzie wyglądało tak. Natomiast reszta wcale nie będzie dużo trudniejsza. Dobra. Potrzebuję tylko tego. I lecimy. Trzymajcie kciuki za to, żeby mój zmysł jełopa pozwolił mi wygrać. Jeśli się uda, to fajnie. Jeśli nie, no to meh. I w następnym odcinku będziemy próbować. Dobra, było już. Dobra, już się nie udało. Dalej, rób swój atak. Chyba, że to zepsuli. Dobra. Nie udało się. Trudno. Robię. Umrzyj. I próbujemy jeszcze raz. Ewentualnie może odpuszczę sobie jełopowanie tej fazy.
Jeśli sobie to odpuszczę, to będę musiał być ostrożniejszy dużo bardziej podczas walki z nim. Ale, no. Jeśli się nie uda, to jeszcze mam inny pomysł. Ale to już będzie wtedy na następnych odcinkach. Dobra. Dobra, po raz kolejny. No papa, scenko, nie chcę cię. Działa. Tylko muszę po prostu uciekać. Więc przygotujcie się na możliwie, że na najdłuższy odcinek w historii. Chociaż widzę, że mam większe obrażenie niż ten gościu, który to robił, więc... Dobra, no skacz, skacz na mnie, skacz! Genichiro, kici kici, skacz! Co prawda mam tylko jedno wskrzeszenie. Ale wiecie, ja się tym nie przyjmę jakoś wielce. Nie. Trafił mnie. Dobra, działa technika, tylko wiecie co, muszę zeżyć pastylkę. I co można w dni jedną. Ale przejdzie. Taktyka porządna. Dobra, pora na drugą pastylkę. Jeszcze z ponadprogramowych rzeczy mam trawę. Dobra, na spokojnie. Pokonamy gościa. Zobaczycie, pokonamy gościa. Nie, no jak przejść Sekiro na jełopa, po prostu. Ależ nie będę ukrywał, w moim odczuciu gościu, który to zrobił, jest geniuszem. Nie wiem, jak on to wymyślił, ale można nie chcę wiedzieć. Ja po prostu chcę pokonać Genichiro. Jak zobaczycie zresztą tą pierwszą fazę Ishina, to też się możecie załamać. Po prostu poziomem jełopstwa. Oczywiście wiem, że to w sumie nie chciał... No cóż, dobra. W sumie może więcej sobie problemów robię nawet niż pożytku walcząc w ten sposób. Kiedy nauczyłem się już... Kiedy nauczyłem się już walczyć ogólnie z Genichiro, to może to naprawdę sobie pogarszam bardziej sprawę niż polepszam. No dalej, skacz. Skacz, Genichiro. Dobra. Przyspieszę to starcie, nie walcząc z Genichiro w tamten sposób, tak? Dobra. W sumie i tak umiem pokonywać Genichiro właśnie jak wam już to mówiłem. Więc... No niestety. Robię po swojemu. Może za to przypłacę. Może nie. Ale tutaj już nie ma przebacz. Oto cała filozofia walki z Ishinem. Dobra. Ale muszę zeżyć. W sumie nie mam niczego, co mogę zeżyć. Niedobrze. Nawet nie zauważyłem, że mam takie trochę inne. Dobra. Mniejsza o to. Strategia polega na tym, że... No właśnie. Po prostu jak przejełopować przez całe Sekiro?
Ponoć właśnie gość ma poradniki odnośnie każdej pojedynczej po prostu rzeczy w Sekiro. W sensie każdego pojedynczego bossa. Nie. Nie, nie wierzę. Ech. Jestem chyba nawet za głupi na walkę w stylu Jełopa. Tak. Nawet na Jełopa jestem za głupi. Ale może nawet z tą metodą go pokonamy. Dobra. W sumie coś lepszym było aż tak życiem. No bym tak to miał być diabnięcie z biegu. Zapomniałem o tym. Nie, ja nie umiem po prostu chyba. Gdybym przeszedł tą fazę, to już następna jest na tyle prosta, według tego co wiem już o niej. Nie wiem, czy jeszcze nie stał się trochę inteligentniejszy teraz. Dobra, zresztą mniejsza o to. Ja muszę tylko go trochę zranić. Nie muszę go po prostu dobić w ten sposób, bo jeśli będę miał posturę przebitą, to wiecie już, mogę blokować jego ataki, tylko też sobie poradzę. Dobra. No niestety. Dobra, pokaż Ishin. No dziadek, dawaj, pokazuj na co ci stać. Dziadek, dalej. Dobra, wiecie co, nie no. Wszystko fajnie, tylko bez tykwy ja nie poradzę sobie w następnej fazie. Dobra, może zresztą nie w następnej, tylko w ostatniej. Ale ja go pokonam. To mogę wam już obiecać. Może nie teraz, ale już po prostu, widzicie, wiem jak. I okazuje się, że po prostu trzeba wykorzystać słabości, które trzeba zauważyć. Dobra, mniejsza o to. To na tym kończymy odcinek. Następny będzie już możliwe, że właśnie ostatnim. Tak więc trzymajcie się i hej. Tak, to tyle. Hej, hej.